góry wyjść. Wyłączyć filmik, nie wiem, wywalić stronę z historii i nigdy w nic nie wchodzić. To, co robię, robię, bo muszę. Części z was w ten sposób mogę otworzyć. Perspektywy na dalsze życie, na przerwanie męki naszej duszy nieśmiertelnej, aczkolwiek podróż stacje na podróży, rzeczy, które musieli robić po drodze. W tym życiu nazwali mnie Jacek nawet. Wiele się nie stało, szczerze mówiąc. Jest to normalne życie, przynajmniej było do momentu, kiedy przypomniałem sobie, że zobaczyłem coś, co uświadomiło mi, że poza naszym światem coś jeszcze jest. Że nasza nieśmiertelność, nasza, jak to Kościół mówi, jak to wylewia, dusza nieśmiertelna w naszej obecnej sytuacji po błogosławieństwie nie jest. Wyobraźcie sobie, że nasze życie, nasz świat płynie po morzu nieskończonych. Nie, tego się nie da opisać. Chodzi o to, że każde miejsce na Ziemi, każdy fragment waszego życia jest kłamstwem. Wszystko mówi wam, że macie utrzymać równowagę w życiu. Między dobrem, złem. A teraz wyobraźcie sobie, że to zostało zaprojektowane tylko i wyłącznie po to, żeby trzymać nas wszystkich. Powiadają, że Bóg umarł. Ale jeżeli Bóg w jednym momencie umarł poza naszą rzeczywistością, w prawdziwym świecie, to tak jak u nas nigdy go nie było. Trzymacie się w swoim pierdolonym życiu, zarabiacie pieniądze. Ja wam mówię, że widziałem, co jest poza tym życiem, widziałem, co jest poza tym światem. To, co robicie teraz, nie ma żadnego znaczenia. Dla nich nie ma żadnego znaczenia. Dla tych, którym kiedyś rozkazywaliśmy, kiedyś nazywaliśmy ich naszymi sługami, mówiliśmy ich, to oni musieli nas wysłuchać. Dla nich teraz my jesteśmy niczym. Jest tylko jedna rzecz, która nas odróżnia. Jest jednocześnie naszym przekleństwem, że największą sił. Jesteśmy nieśmiertelni, ale po co jesteśmy nieśmiertelni? Jak w pewnym momencie naszego życia módl się do to, żeby się do tego wrócić. W pewnym momencie naszego życia zbierać znaczy piekło. Idea piekła ze wszystkich religii. Płonące wody, kiedy nie mróz, wieczne cierpienie. To jest nic w porównaniu z tym, co widziałem. Każdy z nas przez to przechodzi raz za razem w miejscu, gdzie nie ma czasu, przez to nieskończoność, jesteśmy torturowani, więc zapomnimy, co robiliśmy w życiu. I w ten sposób wrzucają nas tu znowu do tej iluzji. Do tego świata, który wszędzie dookoła nas są. Stajemy się zamknięci w więzieniu, które sami sobie tworzymy. Tak jak Bóg kiedyś gdzieś umyka, opisał. Udało mu się zamknąć całą resztę nas w tym zasadzonym świecie, w tym małym fragmencie rzeczywistości. Nie ufajcie nawet zwierzętom. Wszystkie nas obserwują. Nie ufajcie swoim przełożonym. Nie ufajcie księdzu, nie ufajcie rabinom, nie ufajcie szefom, nie ufajcie cholera waszym przyjaciółom.
Każdy z tych ludzi. Każdy z nich może być Razynem, Wiktorem. Każdy z nich może być tutaj tylko po to, żeby mścić się ze mną. Za wieczność, który musiał służyć, albo... Co gorsza, został stworzony tylko i wyłącznie po to, żeby nas pilnować. Żeby nas trzymać w tym, żeby nie było władzy. Żeby nas trzymać w tym miejscu, który... Listu to jest ruch bez zmian. W kręgu. Została mi objawiona przez istotę, którą księgi nazywają Mesjaszem, prorokiem, najbliższym odbiciem u nas Jezus. Tak, kulturowy prorok, co powiedziała, że ten świat się kończy. Od kiedy Bóg opuścił, od gdzie Bóg opuścił nas, opuścił świat, a jego brak osobnego poszukiwania, to się rozpada. Nasi, ci, którzy nas pilnują, nasi więźniarze, oni zaczynają walczyć ze sobą, od wieków walczą ze sobą. Sprzeciw się przejście o zamachach, to jest też przejście o ostatniej powodzi. Czy ktokolwiek z was tam był? Kordony policyjne, kordony wojskowe. Wszystkie straże, wszystkie środki bezpieczeństwa są tylko po to, żebyśmy mieli dzisiaj znaleźć na prawdecie. A świat policją się rozpada. Pęknie to tak, jakby Bóg podszedł. Tak jakby nigdy nie było, ale nie wrócimy. Nie wszyscy wrócimy. Otwórz się. Próbujcie otworzyć swoje umysły na te możliwości, na jak starena na... Bo gdy iluzja pęknie, niektórzy z nas nie będą w stanie, większość z nas nie będzie w stanie się przebudzić. Staniemy się pokracznymi formami dostępności, które widziałem teraz. Nie ufajcie budynkom. To nie są twoje instytucje. Przepijam. Nie ufajcie drzewu. Gaja. Tam, gdzie jest budynkiego. Budynki, miasta i oglądy, Warszawa, wszystko przebija. Nie chodźcie po ciemnej ulicy. No, nie patrzcie tam, gdzie powinniście. Nie patrzcie tam, gdzie powinniście. Gdyż wtedy możecie zobaczyć, że tak naprawdę przebija świat, którego na siebie sobie w tobie zrozumieć nie zdają wstyd.
Mam nadzieję, że ta prezentacja przybliżyła wam w pewien sposób świat kulta. Zasadnicza podstawowa kwestia, o której chciałbym, żebyście wiedzieli, to, że to, co mówiłem, nie ma nic wspólnego z żadnym systemem wierzeń. De facto to była taka teatralna odrywka. Kolega jest całkowicie normalnym człowiekiem. Wszystko są absolutne, absolutne. Sam system jest wyjątkowo ciekawy. Ze względu na tak moc swojej fikcyjności. To jest te wszystkie łamania religii, które on dokonuje, te wszystkie elementy. To wszystko